Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i witam was w nieco spóźnionym podsumowaniu D23, eventu disneyowskiego, podczas którego możemy dowiedzieć się co nieco na temat nadchodzących produkcji spod szyldu studia. I postaram się w tym odcinku wam zebrać wszystkie informacje, jakie padły, zarówno z produkcji gwiezdnowojennych, marvelowskich, jak i kilku z gatunku, ja to nazywam inne. Także cóż, nie ma co więcej przedłużać, także bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. A zacznijmy sobie od produkcji gwiezdnowojennych, których mamy konkretnie 4. I na pierwszy ogień pójdzie seria Skeleton Crew, albo po polsku Załoga Rozbitków. Dajcie znać w komentarzach, czy waszym zdaniem tym razem nasi tłumacze się popisali kreatywnością, czy raczej niekoniecznie. Moim zdaniem jest tak, po prostu okej. Okay. Nie jest dobrze, nie jest się. No bo wiadomo, bywały gorsze przypadki. W każdym razie, dostaliśmy talię Skeleton Crew, no i on nam potwierdza te informacje, które jakiś czas temu usłyszeliśmy. Czyli, że seria będzie opowiadał o grupie dzieciaków, która znalazła statek, no i niechcący odleciała nim w kosmos. No i koniec końców się zgubi, ale w pewnym momencie trafili na byłego Jedi, genego właśnie przez Judaroa. No i on zostanie ich opiekunem razem z tym piratem, droidem, który ma taką bardzo fajną nogę. No i ogólnie dzieciaki razem z nim będą przeżywać różne przygody i próbować wrócić do domu. Czyli mamy do czynienia z prostym serialem przygodowym i według zamysłu twórców jest on inspirowany filmami z lat 80., takim jak E.T. i Goonies, ale o tych filmach nic nie wiem, także nie wypowiem się. No i tak generalnie patrząc po talerze, no to moim zdaniem jest dobrze. Jest na to jakiś pomysł, okej, jest to pomysł na prostą przygodówkę, ale jak to zawsze powtarzam, proste nie oznacza złe. Proste może być dobre, byle było solidnie zrobione. I tak patrząc po tym, jak to wygląda, to wydaje mi się, że tak będzie. Po prostu mam jakieś dobre przeczucia względem tego serialu, że wygodnie w grudniu się rozsiądę w fotelu i będę sobie oglądał bardzo fajną przygodówkę. Poza tym za reżyserię odpowiada John Watts, twórca teorii Spidermana w MCU. Jeżeli udało mu się zrobić 3 dobre filmy o Spidermanie, chociaż z No Way Home, no to wiadomo, różnie bywa, to mimo wszystko ja na wszystkich 3 filmach bawiłem się bardzo dobrze, więc myślę, że i tutaj będzie dobrze. I data premiery 4 grudnia, także będziemy znowu mogli sobie w grudniu co środę usiąść, obejrzeć coś fajnego, no i może też przy okazji omówić. Zobaczymy, jeżeli będzie co omawiać, no to ja to mówię, będę dla was robił. Okej, o skrętunku to wszystko, także przejdźmy dalej. Następnie mamy drugi sezon Andora. Tutaj wiemy już na pewno, że tak jak w przypadku sezonu pierwszego, dostaniemy 12 odcinków z podziałem na 3 odcinkowe segmenty. Różnica teraz jest taka, że każdy z nich odbywał się będzie rok po roku, a koniec końców ten czwarty, ostatni segment będzie wstępem do Water 1. I na D23 został zaprezentowany trailer, z którego dowiedzieliśmy się, że w drugim sezonie pojawi się dyrektor Krennic, ale to już ogólnie było wiadomo wcześniej i tak samo było też wcześniej wiadomo to, że oprócz dyrektora Krennica z obsady Water 1 do Andora dołączy K2SO. I mamy też dostać kilka nowych planet, których w sezonie pierwszym nie widzieliśmy. I według spekulacji widzów miały to by być planety takie jak Yavin 4, no i to jest oczywiste, musi się w końcu ta planeta pojawić, Dakar, czyli baza ruchu opor z epizodu 7 i tam razem ze swoimi ludźmi miałby urzędować Saw Gerrera oraz w końcu, poza tylko lekką wspominką, mielibyśmy dostać planetę Dantooine, tą co w epizodzie 4 Leia wspominała, że tam jest baza rebeliantów. I myślę, że byłoby to fajne, no bo tak, to mieliśmy tylko tą wzmiankę w epizodzie 4 i od ponad 400 lat tej planety ani nie zobaczyliśmy, ani nie poznaliśmy jakichś nowych informacji na jej temat. Jedynie z tego co pamiętam, to chyba w Kotorze się ta planeta pojawiła, ale też nie jestem tego pewny w 100%, a poza tym, no, to nie jest to samo. A ogólnie, jeżeli chodzi o Andora, no to ja jestem spokojny. Sezon pierwszy był bardzo dobrze zrobiony, wielu fanów uważa to za najlepszy serial gwiezdnowojenny i najlepszy, co Disney stworzył. Ja osobiście aż takiego zdania nie jestem, bo Andor to nie jest mój klimat, trochę się zgubiłem w tej tematyce politycznej i przez to nie obejrzałem go do końca, ale gdzieś tam mam w planach to nadrobić i może teraz już się wciągnę, może będzie lepiej. Jeżeli się wciągnę, to pewnie tak jak i większość z was, będę wyczekiwał sezonu drugiego. A na niego musimy poczekać do przyszłego roku, bo choć tam było coś, że miał się pojawić w tym, no to na koniec końców premiera w 2025. Dwie produkcje za nami, to teraz pora na trzecią i nieco zmienimy klimat, bo wskoczymy sobie do LEGO za sprawą produkcji LEGO Star Wars Rebuild The Galaxy, czyli tak w największym skrócie What If Gwiezdnowojennego. Mamy chłopaka o imieniu Sig, który znalazł Cornerstone, po polsku kamień węgielny, i gdy go już znalazł, to wszystko w galaktyce się poprzestawiało, no i razem ze swoim mistrzem Bobem, czyli tym takim żółtym ludzikiem, będą próbowali ogarnąć sytuację. I tak, zarówno w teaserze, który się pojawił bodajże 3 miesiące temu, oraz w trailerze, który pojawił się teraz na dniach, no to najważniejszym elementem było wprowadzenie najpotężniejszego Lorda Sithów, jaki chodził po galaktyce, czyli Darfa Jar Jara. Ale oprócz tego w tym trailerze pojawiło się kilka nowych rzeczy, takich jak Rey, która faktycznie przeszła na ciemną stronę mocy, no i jest ubrana na czarno i ma żółte oczy. Armia Klonów, która jest teraz klonami admirała Akbara i cały czas gadają trap, trap, trap. Wyścigi ścigaczy odbywają się nie na piasku, a na wodzie. Luke Skywalker, którego widzimy zarówno w starszym wariancie, jak i w młodszym, to w starszym wariancie jest jakimś hipisem czy coś takiego. Ponownie pojawia się mroczny soku mieniem Darfa Jar Jara i ten ma swój własny laser Gwiazdy Śmierci. Naprawdę wow.
W ogóle Darth Jarza to jeszcze ma swoją gromadkę uczniów i nie wiem, czy przypadkiem kilku z nich to nie są postacie z Kronik Jody. Takiej bardzo fajnej kilkuodcinkowej serii Lego, która obracała się głównie wokół Holocronów Jedi. Gdzieś tam też na krótką chwilę pojawia się biały Vader oraz na końcu jeszcze Yoda, Windu, Grievous, Luke, ale teraz właśnie młodszy i jeszcze tam jakieś parę innych osób, ubrani w stroje więzienne z Andora i chyba przebywający na Jawinie 4, ale nie jestem pewny. Generalnie sporo tego, ale ja uważam, że będzie fajnie. Produkcje Lego w Gwiezdnych Wojnach zawsze dobrze wychodziły i czuję, że ta też dobrze wyjdzie, no zwłaszcza, że będziemy mieli swojego What If'a i będziemy mieli Darth'a Jar Jar'a. Po prostu jak tylko się dowiedziałem te 3 miesiące temu, że pojawi się Darth Jar Jar, no to ja już byłem kupiony. Premiera 13 września na Disney+, no i będzie po prostu super. Nie ma co więcej mówić, także przejdźmy dalej. A konkretnie przejdźmy dalej do ostatniej produkcji gwiezdnowojennej, czyli Mandalorian i Grogu, czyli wielkiego powrotu Star Warsów do kin. Tutaj też został pokazany trailer na D23, swoją drogą wyciek do internetu, ale Disney go na bieżąco kasuje. Obejrzeć go co prawda nie zdążyłem, ale dowiedziałem się, co w tym trailerze mogliśmy zobaczyć. Chociażby padają tam słowa z ust Dina o tym, że obaj z Grogu są łowcami nagród i teraz, skoro są razem, to będzie ostrożnie dobierał zlecenia. Ale ogólnie Grogu też nie jest jedynym stworkiem, którego widzimy, ponieważ pojawi się też Babu Frick, ten stworek z epsa do 9, który odblokował C-3PO sitański język. Z postaci jakichś tak bardziej znanych jeszcze zobaczymy Zeba Zebriantów, a jaki jest jego udział, tego nie wiemy, oraz dostaniemy też Snowtrooperów, bo ogólnie będzie odbywała się jakaś walka na śnieżnej planecie, będą też AT-AT, a nawet pojawi się AT-RT z czasów Wojenkronów, prowadzony przez Dina i Grogu. A z prowadzonych jeszcze przez Dina rzeczy powróci też jego stary statek Brzeszczot, czyli ten, który miał w pierwszym i drugim sezonie, który został w drugim sezonie zniszczony, a potem Din używał tego ścigacza, który moim zdaniem był dla łowcy nagród absolutnie niefunkcjonalny, więc dobrze wrócił ten stary statek, ale czy będzie jakieś wyjaśnienie, czemu Din zmienił statek? Pewnie nie i jest to trochę głupie, ale są gorsze rzeczy niż coś takiego. Bo generalnie, jeżeli chodzi o film Mando i Grogu, to nie wiem, co myśleć o nim. Po tym, co zaprezentował nam trzeci sezon Mando, jak bardzo spadł poziom z pierwszego i drugiego sezonu, gdzie można było wtedy spokojnie powiedzieć, że był to najlepszy serial gwiezdnowojenny, a potem nagle stało się to, co się stało w trzecim sezonie. I dlatego bardzo się obawiam tego filmu, czy dostaniemy jednak jakąś ciekawą, dobrą historię, czy będziemy mieli powtórkę z rozrywki. Zwłaszcza, że pamiętajcie, to jest wielki powrót Gwiezdnych Wojen do kina, po 7 latach przerwy. Ten powrót po prostu musi wypaść, nie ma innej opcji. Jeżeli jako pierwszy poleci słaby film, no to już po prostu nie ma co zbierać. I jeszcze oprócz tego taka inna kwestia, o której sobie wielokrotnie z Admirowym dyskutowaliśmy, czyli możliwość powtórki z rozrywki z nałożeniem premier. O co chodzi, już tłumaczę. Mianowicie w 2018 roku, kiedy do kin wchodził Solo, to miał on swoją premierę 25 maja. Wyjątkowo był to jedyny film Disneya, który nie miał swojej premiery w grudniu. I to niestety był dość duży problem, ponieważ niecały miesiąc wcześniej, 26 kwietnia, swoją premierę miał film Avengers Infinity War. I jednym z powodów niepowodzeń Solo było właśnie to, że te filmy były tak blisko siebie, że ludzie skupili wtedy swoją uwagę na Marvelu i miesiąc później na Solo już nie poszli. I teraz stajemy przed dość dużym ryzykiem, że to się powtórzy. Mando ma mieć swoją premierę 22 maja 2026, a niecały miesiąc wcześniej, bo 1 maja, do kin ma wejść Avengers Doomsday. Więc obawiam się bardzo, że znowu Marvel przyciągnie Gwiezdne Wojny, co jest w ogóle właśnie dziwne. Disney ma w rękach obie te franczyzy i nie przyszło im do głowy, żeby jakoś to rozdzielić, żeby maj zostawić Marvelowi, a Gwiezdnym Wojnom dać grudzień. Zresztą swoją drogą, jak większość filmów disneyowskich wychodziła w grudniu, to wydaje mi się, że udało się już nas do tego przyzwyczaić, że teraz w erze Disneya filmy wychodzą w grudniu. Więc z tych dwóch powodów, żeby nie nauczyć się z Avengersami i z tego przyzwyczajenia, to mam nadzieję, że koniec końców Mando zostanie przełożony na grudzień i tam już sobie pozostanie, a maj odpuścimy. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, ten powrót musi się udać. Nie ma innej opcji. Okej, o Gwiezdnych Wojnach to tyle, teraz pora na Marvela. I tutaj mamy już tego trochę więcej, bo mamy aż 10 produkcji. Najpierw Kapitan Ameryka. Na D23 pojawił się nowy trailer, a w nim scena przemiany prezydenta Rossa w Red Hulka. No i początkowo jak w tym trailerze, który pojawił się jakiś czas temu, dużo osób narzekało, że wygląda to dość dziwnie, no to teraz ludzie są raczej zadowoleni z tego, jak się prezentuje Red Hulk i jak najbardziej się z tym zgadzam, wygląda bardzo dobrze. I ogólnie jeżeli chodzi o film, to jestem dobrej myśli, także 12 lutego w kinach będzie dobrze. Następnie Agata, no wiadomo jakie jest nim zainteresowanie, mało tego, powiem wam szczerze, teasera, który pojawił się miesiąc temu, do dziś nie obejrzałem. Trailer natomiast, który się pojawił w ramach D23, no to już obejrzałem, żeby coś wam w ogóle powiedzieć. I powiem wam, że ogólnie wygląda to dobrze, tylko że kompletnie nie wiem, o czym ten serial będzie. Wygląda w porządku, tutaj dużą robotę bardzo robi muzyka, jest taka mega klimatyczna i w ogóle w trakcie D23 to jeden z utworów serialu wykonali na scenie na żywo. Musiało to wyglądać całkiem spoko. Ale no mimo wszystko ten serial jakoś mnie nie ciekawi, nie wiem o czym będzie, ale
pewnie i tak obejrzę, nie wiem, chociaż pierwsze dwa odcinki, żeby w ogóle zobaczyć jak to jest, może mnie zaciekawi, nie mam pojęcia. Cóż, 19 września już niedługo, także przekonamy się. Następny w kolejce Daredevil Born Again. Tutaj również trailer był pokazany tylko w trakcie D23 i podobno był naprawdę mocny. No i ogólnie jeśli chodzi o różne informacje, które na przykład były zawarte w trailerze albo gdzieś tam zostały wypowiedziane przez kogoś, no to mamy ich naprawdę sporo. Wiemy na pewno, że seria otrzyma drugi sezon. Pierwszy zapowiada się na to, że wyjdzie dobrze, więc drugi jak najbardziej, czemu nie? Dowiedzieliśmy się też, że Kingpin i Daredevil w pewnym momencie prawdopodobnie połączą siły, aby stawić czoła większemu zagrożeniu. Wiemy też, że oprócz Kingpina, złoczyńcą w tym serialu, ale chyba nie tym większym zagrożeniem, ma być niejaki Mus. Jest to seryjny morderca, kochający tworzyć sztukę z użyciem swoich ofiar. Przykładowo użył ich krwi do malowania murali, albo robił coś innego, równie szalonego. A jeśli chodzi o inne postacie, jakich możemy się spodziewać w serialu, będzie to na przykład Punisher i to z powracającym do tej roli aktorem Johnem Bertalem. Mamy też zobaczyć Białego Tygrysa i ojca Kamali Khan. Aż tak nie jestem zaznajomiony, ale ciekawi mnie, jakie będzie połączenie ojca Kamali Khan z Daredevilem albo jakąkolwiek inną postacią. A jak chodzi o połączenie, to przede wszystkim Punisher ma stoczyć walkę z Daredevilem. I mam przeczucie, że to będzie naprawdę potężne starcie. W ogóle, jeżeli chodzi o serial, to naprawdę nie mogę się doczekać. Premiera w przyszłym roku, konkretnie w marcu. W przyszłym roku również czeka nas fantastyczna czwórka. Jeżeli chodzi o pierwszą rodzinę Marvela, to cała czwórka głównych aktorów nagrała nagranie, na którym Joseph Quinn, wcielając się w Johnnego Storma, ma ubrany swój kostium i założoną blond perukę. A pozostali siedzą obok niego w normalnych ubraniach. Przyznam szczerze, że Joseph wygląda całkiem spoko, strój mi się bardzo podoba, no i nie wiem co tu więcej powiedzieć, po prostu wygląda to dobrze. Też jeszcze w kolejnym roku, choć to też w sumie nie wiadomo czy na pewno, ma się pojawić Ironheart. Tutaj również tylko i wyłącznie w trakcie D23 poleciał trailer, a na nim można było zobaczyć Reeve w nowej zbroi, która walczyła z niejakim Hoodem. W komiksach był to gość posiadający płaszcz, za pomocą którego otrzymywał moc od Dormammu. Tutaj jakiegoś większego zdania nie mam, po prostu zobaczymy co się stanie. Okej, filmy i serial mamy z głowy, no to teraz pora na animację. Najpierw drugi sezon X-Men 97. Wiem, że X-Meni mają w nim nosić ciemne stroje i że pojawi się całkiem spore grono nowych postaci, takich jak Porise, Hawok, Danger, Apocalypse, Sabretooth i Lady Deathstrike. No i na D23 to w sumie tyle o X-Menach, daty premiery brak. Ja jeszcze pierwszego sezonu nawet nie obejrzałem, ani w ogóle też nie zajrzałem do starych X-Menów, także chyba na spokojnie zdążę. Następnie coś, na co po prostu czekam i to bardzo, czyli Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Po prostu kocham Spider-Mana i czekam na każdą produkcję z nim związaną i tyle. Wiemy, że będzie to animacja pokazująca origin story Petera. I w ogóle to origin story będzie dość ciekawe, ponieważ Peter będzie świadkiem walki Doktora Strange'a i Venoma. I to właśnie w trakcie tej walki ma zostać ugryziony przez swojego pająka, który ma wyskoczyć przez porta Stevena. I powiem szczerze, brzmi to ciekawie. A co do znanych postaci, to oprócz tych dwóch wymienionych wcześniej, ma jeszcze się pojawić Iron Man i Daredevil. No i nie zapominajmy oczywiście o Normanie Osbornie, który będzie tutaj odgrywał bardzo istotną rolę, ponieważ tym razem to on będzie takim mentorem Petera, tak jak w MCU był nim Stark, tylko że ta relacja będzie wyglądać troszeczkę inaczej. I w ogóle co do Osborna, to głos podłożył mu Corman Domingo. Był to jeden z kandydatów do zastąpienia Jonathana Majorsa w roli Kanga, kiedy jeszcze się rozważało, czy przypadkiem nie będzie jej castu. Jak to teraz będzie, no to w sumie nie wiadomo. I wiemy też, kto podłożył głos pod Petera, niejaki Hudson Thames. Jak przeglądałem o nim informacje, to nie znalazłem jakiejś bardzo wielkiej roli, w której zagrał i też widziałem, że jest piosenkarzem i wrzuca na YouTube swoje piosenki. No i długo nie będziemy musieli czekać, bo seria zadebiutuje jeszcze w tym roku, konkretnie w listopadzie, także cóż, ja wam mogę powiedzieć, ja po prostu czekam. Czekam i czekam. I czekam. Następnie mamy What If i najwyższy czas go w końcu zakończyć, ponieważ dostaniemy finałowy sezon trzeci. W nim mamy zobaczyć takich bohaterów jak Moon Knight, Ironheart i Shang-Chi i może jeszcze pojawi się jeszcze w tym roku. Pamiętam, że chyba jakiś czas temu był w ogóle trailer sezonu trzeciego i tam była jakaś scena chyba z Red Guardianem i Siłą Żołnierzem, coś takiego. No generalnie nie wiemy zbyt wiele poza tym, że będzie to finał, no i tyle w sumie. Za to troszeczkę więcej wiemy na temat Marvel Zombies, czyli spin-offa What If'a. Na D23 pojawił się trailer, a na nim mogliśmy zobaczyć Shang-Chi, Katie i Wenwu walczących z zombie. I w trakcie tej całej akcji Shang-Chi został ugryziony i Wenwu, żeby go ratować, dał mu 10 pierścieni, niestety w efekcie musiał pożegnać się z życiem. I później w trailerze jest przeskok w czasie o 5 lat później, a tam Shang-Chi i Katie walczą z, co ciekawe, gangiem motocyklistów z Krój. I tak poza samym trailerem to znamy jeszcze parę postaci, które ma się pojawić. Po stronie bohaterów ma być to Kate Bishop, Mrs. Marvel, Yelena i Red Guardian, a po stronie zombie Scarlet Witch, Kapitan Ameryka, Kapitan Marvel i Abominacja. Tutaj jestem po prostu dobrej myśli, czuję, że będzie okej. I tyle.
No i ostatnia animacja, czyli Eyes of Wakanda. Ta zaledwie 4-odcinkowa produkcja ma opowiedzieć historię Wakandy i też wspomnieć co nieco o kulturze tego kraju. Oraz będziemy mieli pewien gościnny występ, mianowicie ma się tam zjawić Iron Fist. Cóż, on żadnego powiązania z Wakandą nie ma, ale może gdzieś tam wątek Kunlun jakoś tutaj zostanie wpleciony? Kto wie, zobaczymy. I zobaczymy to już w tym roku, tylko dokładnie nie wiadomo kiedy. Jeśli chodzi o produkcje marvelowskie, to wszystko, a jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, czyli że w pewnym momencie Ryan Reynolds wszedł na scenę, no i podziękował Kevinowi Feigiemu oraz widzom za to, że mógł się pośmiać z MCU. My również za to dziękujemy, dobrze było to zobaczyć na ekranie. I na koniec wszystkie inne produkcje, które nie są ani gwiezdnowojenne, ani marvelowskie. I na pierwszy ogień, i to dosłownie, idzie trzecia część Avatara. Dostała ona tytuł, brzmi on Fire and Ash i w tym filmie mamy poznać kolejne plemię Navi, czyli tak zwanych ludzi popiołu. I mają oni być, powiedzmy, że tymi złymi. I taka mała ciekawostka. Dowodzić ma nimi postać o imieniu Warang, a wcieli się w nią Ona Chapin, wnuczka Charlie'ego Chaplina. Nie znam kompletnie tej aktorki, ale sam fakt, że jest wnuczką Charlie'ego Chaplina sprawia, że brzmi to ciekawie. I o ile dobrze pamiętam, to przy okazji premiery drugiej części Avatara było powiedziane, że w kolejnej, czyli właśnie w trzeciej, będzie więcej akcji. I bardzo dobrze, bo w dwójce strasznie mi tego brakowało i film w pewnym momencie zrobił się taki strasznie nużący. Było w nim trochę za dużo elementów przedstawiania świata i za mało rzeczy, żeby to zrównoważyć. A jeśli teraz ma się to poprawić, to jak najbardziej super. A premiera 19 grudnia 2025, także mamy teraz tylko 3-letni odstęp pomiędzy kolejnymi i na jeszcze kolejne części też nie będziemy długo czekać, bo czwarta część ma wyjść bodajże w 2029, a piąta w 2031. I przechodząc dalej, w trakcie trwania D23 na kanale YouTube'owym Disneya pojawiły się 3 trailery. Konkretnie trailery do filmów Vaiana 2, Mufasa Królew i Śnieżka z datami premier 29 listopada, 20 grudnia i 21 marca 2025. A z zapowiedzianych produkcji mamy produkcje takie jak I nie ma mocni 3, Lilo i Stitch w wersji live action, Zwierzogród 2, Kraina Lodu 3 i Toy Story 5. I o tym ostatnim co nieco wiemy. Wiemy, że po pierwsze głównym motywem filmu będzie walka zabawek z elektrycznymi urządzeniami, czyli ze smartfonami, tabletami itd. oraz ma też się pojawić zagrożenie w postaci całej armii zepsutych wersji Buzza. Generalnie mamy tego wszystkiego co nie miara z dużym nakierowaniem na sequele. Gdzieś tam trwa już dyskusja, że Disney, jeżeli chodzi o te produkcje właśnie inne, bardzo stawia na sequele. Czy to dobrze? Nie wiem. Czy to źle? Też nie wiem. Jak dla mnie wszystko zależy od tego, jak te produkcje wypadną. Czy będą naciąganymi sequelami tylko po to, żeby zarobić pieniądze, czy faktycznie będą sensownymi opowieściami. Jeśli tak, no to ja nie widzę problemu. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu, co myślicie o tych zapowiedzianych produkcjach, po prostu standardowo komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. No i też standardowo widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa, pa.